Siemanko moi drodzy, jestem Carlos. Dzisiaj nagram dla was takiego małego vloga. Właściwie to chciałbym taką nagrać rozmowę sobie bardziej, komentarze wasze poczytać na YouTubie. Witam was serdecznie z okolic zbiornika Cieszanowice. Tutaj z tego miejsca, co przed chwilą wyjeżdżałem, tam był taki krzyż. Tutaj zginęli ludzie. Na zakręcie ich wyrzuciło. Tutaj ta droga się wydaje taka fajna, ale pełno jest wystających korzeni. Droga jest dosyć wąska i te korzenie naprawdę trzeba uważać, jak się w nie wjedzie. Znaczy nie korzenie, tylko takie, wiecie o co chodzi, po prostu jest poprzerastany asfalt i takie bulwy się porobiły. No, zaraz wcześniej troszeczkę tutaj sobie pojechałem, żeby rozgrzać furę, bo chciałem sprawdzić, jak się rozgrzeje. Znaczy nie jak się rozgrzeje, tylko w jakiej temperaturze się włączy wentylator. A widzieliście ostatnią fajną maszynę, dorwałem Nikena. Musiałem niestety usunąć ten filmik, bo tam dobrze jeden z widzów mi napisał właśnie, że troszeczkę przekraczam prędkość. Ja to zasłoniłem, ale nie zwróciłem uwagi, że zasłoniłem to za słabo i wszystko było widać, dlatego wolę nie ryzykować, bo no niestety jak człowiek dostanie jakąś furkę, to trochę dzisiaj i tam w tym terenie zabudowanym rzeczywiście trochę przeginałem. Dlatego zrobiłem jeszcze raz wrzuciłem po prostu filmik. Tutaj widzicie takie moczary jak normalnie w Wiedźminie, w grze lub w książce, nie wiem, wszystko jedno. Przeczytali, o śmierdzi tu padliną, tu sobie zajadę, to jest taki mały stawik. Jak widzicie, jak jadę sobie, furka ma rozgrzana do 79 stopni. Tak trzymam mniej więcej te okolice. Już odpowiadając jakby na pytanie jednego z widzów, nie pamiętam Niku. Dzisiaj piękna pogoda wiosenna. Tutaj chciałbym wam też życzyć wesołych świąt, moi drodzy, wielkanocnych. Generalnie mam takie założenie, żeby co najmniej jeden filmik w tygodniu wrzucić. W weekend. Czy mi się to uda, to nie wiem. No chciałbym, żeby tak wyszło. No bo wiecie jak jest. Jak się nie wrzuca filmów, to no to Lipton, nie? Dobra, podjadę pod zakaz. Mam nadzieję, że mi żaden rudzielec tu nie jest imieniem ten. Nie podpierdzieli. Dobra, zaraz się zatrzymam i będziemy gadać. Będziemy rozmawiać, prowadzić rozmowę. Trochę z opóźnieniem, no ale. O! DJ kaczorki! Nie, to są gęsi? Jakieś gęsi dzikie chyba. Ale jaja. Zobaczcie, to jest fajnie. U, jest DJ kaczor. O! Drzewo zżarte przez bubera. Bubery to są normalnie niezłe goście. Dobra. O, jest 86 stopni. 87 skacze, wiadomo. Wiatrak stoi. 88. Teraz jak będzie chodził, to powinien ten. Powinien się bardziej rozgrzać, nie? Jak stoi w miejscu. Dobra. Zaraz będziemy testować. Zdejmę tylko kaski i wracam. I wiatraczek się jeszcze nie kręci. Od 95 się kręci. Już chmuchula. Chłodzi maszynę, 97.
Kurde, jak taki bubr potrafi wygryźć takie z drzewa. Zawsze mnie to fascynuje. Skubańce, drwale. Idę na piknik. Kurde. Zajebiście, tu jest cisza, spokój. Woda, kaczki. Kupa. Moi drodzy, teraz ten odcinek będzie polegał na tym, że po prostu poczytam wasze komentarze, pokomentuję je trochę. Całkiem ciekawe komentarze piszecie, dzięki za to. Fajnie, fajnie, że jest odzew. Cieszy mnie to bardzo, sporo rzeczy się dowiedziałem, dzięki wam. Tutaj sponsorem jest Monster Energy, The Doctor od samego Valentino Rossiego. Lubię, to jest jeden mój ulubiony energetyk. Jestem po nocy trochę przymulony, do tego nadmulenie tutaj sobie to piję. Także przejdźmy może do tych komentarzy. Tutaj mogę wam pokazać mój kanał. 888 subskrypcji. Mój cel 1000, powoli to idzie do przodu. Nic nie zarabiam na tym. Wyświetlenia robią moja głównie piła. O, tu widzicie, są dwa filmy. Jeden sobie z Yamahy. Jeden musiałem zablokować, bo mówiłem wam wcześniej już to, o co tam chodziło. I co my tu mamy? To jest pod soft chopperem, to stary filmik, jak jeszcze nagrywałem z Tomaszem i mieliśmy 125. Tam gościu się dziwi, że Artur Zaga jest zdziwiony, że oddał motocykl obcemu ludziom i go zostawił. No czasami tak bywa, czasami tak trzeba. No na serwisach się zazwyczaj zostawia fury. Są jakieś porządne serwisy, gdzie masz miejsce, gdzie możesz sobie wypić kawę, ale to raczej rzadkość, jest na pewno nie w serwisie typu Kuderomet. Ktoś napisał pod BMWK 1100, że wygląda jak super ćpun i mu się to podoba. A super, a masz takie coś. Paweł Zaremski napisał, że sam motocykl jak z salonu. No rzeczywiście, bardzo ten dimmer elegancko to umył wszystko, motocykl wypieszczony. Jan Kowalski, uważaj jeszcze na dimmera, u mnie w firmie, jak go używaliśmy, to jakiś cieć za dużo go chlupnął, potrafi lakier z ciężarówki ściągnąć. No już tam napisałem ci, Janie, że właśnie renówkę miłem mojej dziewczyny i tam rozfór zrobiłem, nie pamiętam, w sumie tak trochę na oko poszło. Dosyć mocny i trochę chyba klamki wyblakły, nam się wydaje. Boże, coś tu się dzieje z tą wodą jakieś. Kinia, super LWG, Kinia zawsze ogląda moje filmy, daje komentarz, dzięki Kinia, pozdrawiam. Mardok THC, chciałbym kupić Yamaha MT7, ale chyba sobie jednak kupię Suzy, kozacki moto. No ten motocykl Radka był naprawdę zajebisty, ten GSR pięknie wyglądał w tych kolorach, fajne miał kominy, no super, super bryka. Na pewno, ja już pisałem tam, że będzie bardziej zadowolony chyba niż z MT7, no zależy jakie masz gabaryty, nie? Ja jestem wysoki, tam na MT7 jest taka malutka bardzo. No malutka jest, no. Taka 125 z większym silnikiem, bym powiedział. Luke Skywalker. Skywalker, no. Siema, Luke, wiem, że piszesz zawsze pod moimi filmikami pozytywne komentarze. Pozdrawiam cię serdecznie. Wiem, że jeździsz, oglądałem, tam chyba masz coś na kanale swoim nawet. Tomasz napisał pod filmikiem Yamaha MT-0 Tracer. Tomasza, to jest motocykl. Faktycznie ten motocykl, nie dopytałem, nie ma w standardzie. Wydawało mi się, że takie motocykle w standardzie mają takie rzeczy, ale okazuje się, że nie. No. Kinia, łapeczka. Podróżnik w czasie zimowym. Siema, pozdrawiam cię serdecznie również. Chyba ty mi napisałeś pod filmikiem z Nikenem o tym liczniku. Dzięki ci bardzo. No za taki głup można, sam się podpierdoliłem, no po prostu. Co tu dużo gadać. Takie życie. O, tam jest jakiś wędkarz, ja pierdolę, sobie wyślij, jakiś głupek gada do siebie, no nic. Jedziemy dalej. Suzuki, moto dał ci moc jak jakieś 125 W, a ty się tym podniecasz, jakbyś jechał czymś plus 125 koni, słabo się to ogląda. No, przykro mi, że ci się nie podobało. Komentarz też mi się nie podoba, no wiadomo. Ja jak jedę czymś nowym, co mi się podoba, to się emocjonuję. Bo widzieliście to, no tak NOX GTC pewnie tego nie ogląda. No tu piła spalinowa, to jest mój sukces, moi drodzy, wyświetleń, nie wiem ile tam teraz jest wyświetleń, zresztą zobaczmy. A nie mogę teraz zobaczyć, miesza z tym, no jest w chuj wyświetleń, fajnie jakby na jakichś motocyklach miał tyle wyświetleń, co na tej nędznej pile, którą nagrałem sobie tak w sumie z dupy, a widać, że to chodliwy towar jest. Komentarz pod RCR-em,
Panowie, nie trzeba zapierdalać, by się cieszyć z jazdy naszymi wehikułami. Ważne, byśmy cieszyli się wolnością i życiem. Dokładnie, dokładnie, Piotros, pozdrawiam cię, ale nie wiem, jak subskrybujesz, to usłyszysz, jak nie, no to trudno. Michał Kał jakimś motulu napisał, nie do końca kumam, o co tu chodzi. Tu jest komentarz, powiem tak, to nie jest romek, tylko chiński sześć zrobiony z plastiku. Nie lubię takich komentarzy, mam inne zdanie i już się wypowiadałem na tym i powiem wam, że ja ten motocykl kupiłem za 3300 zł i za tą cenę naprawdę roweru to jest po prostu bajeczka, nic innego bym nie kupił, naprawdę, na pierwszy motocykl. Czemu zmieniłeś olej syntetyczny na półsyntetyczny i lepszy biegu ma sprzęt? No Jakub, już i odpisałem na to przez przypadek, no nie zwróciłem uwagi, że ten półsyntetyczny jest. Tutaj od razu uprzedzam tam pytania. Na motocykl chodzi elegancko na tym oleju, skrzynia, biegi wchodzą tak samo jak na tym syntetyku, który miałem wcześniej, także nie widzę różnicy tak naprawdę, także po co przepłacać. Tamten olej poprzedni był tańszy i dodatkowo nie widzę różnicy, no to po co przepłacać. Jakub Knap. Posiadam taki motocykl, nie wiem, gdzie znajduje się filtr paliwa. Gdybyś wiedział, to daj znać, dzięki. No, Jakub, odpisałem ci, nie wiem, czy subujesz. No wiesz, gdzie jest. Po prostu jest w pompie paliwa, ale nie wiem, w jakim celu chcesz go wymieniać, skoro to się raczej, tego chyba się raczej nie wymienia, ale napisałem, ile kosztuje zamiennik. Węga się pytał o ten odpalanie się tego wiatraczka. No to 95 stopni mniej więcej jest u mnie, odpala się, teraz tam widziałeś wcześniej. Tutaj o ten olej, ile się mieści pod olejem, ile się mieści oleju w Suzuki, faktycznie w serwisusce jest wyraźnie napisane, tak jak tu napisał Krychu 550, to się zgadza. Nie zwróciłem na to uwagi. I Paweł tu pisze, że ma moją pszczołę, kurczę, cholera jasna, no. Bardzo, bardzo fajny motocykl, no bardzo fajny motocykl chiński. No dobrze, moi drodzy, no tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie komentujących i moich subów. Wpadajcie na Instagrama, albo to jest wędkarz i coś tam łowi. Wpadajcie na Instagrama. Myślę, że wam zaraz coś pokażę, bo kupiłem sobie taki selfie stick, żebym mógł robić sobie zdjęcia, bo zaniedbuję tego Instagrama i wiecie co, piszę, gadam wam, żebyście na Instagrama wchodzili, a co do czego, to tam nic na tym Instagramie moim nie ma, bo rzadko coś dodaję, ale wierzę, że się poprawię i chcę się poprawić, chcę to wszystko rozwijać, żeby szło do przodu, ale wiadomo, bez was to mi się nie uda, bo wasze łapki, wasze komentarze mnie motywują do dalszej kminienia, co by tu nagrać. Fajnie, że tutaj chłopaki mi udostępniają swoje motocykle, dziękuję im za to. To też pcha jakby do przodu ten cały kanał. No jak widzicie, komentarze są całkiem przyjemne i motywujące. Zdarzają się jakieś tam, wiadomo, komuś się może coś nie spodobać, ale na szczęście to jest mniejszość, także jestem usatysfakcjonowany. O! Widzicie, kupiłem taki kijek selfie stick Bizulfa z prosto z Chin za 5 dyszek, nawet ma tutaj lampę błyskową, można sobie telefon włożyć, jest adapter na kamerę, także gitarka, fajny kijeczek. Teraz mogę robić samojebki na Instagramkę elegancko, także zaraz zrobię samojebkę, zapraszam na Instagram, dać tam mi serduszko i wszystko w temacie. No, dzięki za uwagę, w następnym tygodniu mam nadzieję, że coś ciekawego zrobię dla was, mam już jakiś pewien plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eldo!